Rozmowa dnia w Radiu Wrocław. Zaprasza Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Hreniak. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Panie pośle, trochę już wiemy o listach Prawa i Sprawiedliwości. Jakby pan skomentował tę nominację na Dolnym Śląsku? Bardzo dobre. Myślę, że tutaj jeżeli chodzi o Wrocław, bo jesteśmy we Wrocławiu, no, kandydatura myślę, że dość naturalna. Pani poseł Mirosława Stachowiak-Różecka całkiem bardzo dobry wynik w ostatnich wyborach. Przypomnę 90 tysięcy głosów, więc myślę, że będzie dobrym liderem listy. Liczymy tutaj na 5 mandatów w okręgu wrocławskim. No, wydaje się, że bez niespodzianek i myślę, że generalnie coś, czego wszyscy się spodziewaliśmy. A to nieprawda, że jesteśmy we Wrocławiu, to znaczy fizycznie jesteśmy, ale generalnie jesteśmy na całym Dolnym Śląsku, panie pośle. To jakby pan skomentował Legnicę, Jelenią Górę i Wałbrzych? No jeżeli chodzi o Legnicko-Jeleniogórski okręg, mamy też myślę, że naturalnego i oczywistego kandydata, panią marszałek Sejmu Elżbietę Witek, która myślę, że tutaj osiągnie, podobnie jak w ostatnich wyborach, bardzo dobry wynik. No i mamy Wałbrzych, gdzie na pierwszym miejscu mamy pana posła Marcina Gwoździa, byłego wicemarszałka sejmiku, Urzędu Marszałkowskiego. Myślę, że osoba, która również tam lokalnie jest osobą niezwykle znaną, rozpoznawalną i myślę, że też będzie bardzo dobry wynik w okręgu wałbrzyskim. To kiedy poznamy kolejne nazwiska i dlaczego właściwie to jest tak rozłożone w czasie? Czy wy w ten sposób budujecie napięcie? No, przede wszystkim budujemy przekaz. Zależy nam na tym, żeby faktycznie dotarła informacja przede wszystkim o naszych liderach, lokomotywach list, a jutro, bo to już jutro się wydarzy, będziemy prezentowali całą resztę kandydatów. Tak naprawdę listy są gotowe. Prezes Jarosław Kaczyński o tym ostatnio mówił również w mediach, na briefingu prasowym. Te listy są gotowe, zatwierdzone przez Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Jutro będą ogłaszane. Myślę, że też lada chwila, szybko po ogłoszeniu, będzie rejestracja list i zaczynamy taką kampanię już, no, fachowcy to nazywają kampanią materiałową. No to skupmy się na Wrocławiu jednak. Jestem w stanie sobie wyobrazić kolejne nazwiska na tej liście. Za panią Mirosławą Stachowiak-Różecką na przykład poseł Paweł Hreniak, Agnieszka Soin, Jacek Świat. Kto jeszcze? No, to są przede wszystkim parlamentarzyści, posłowie, ale też samorządowcy. Przypomnę, że tych samorządowców mamy całkiem sporo w okręgu wrocławskim i radnych miejskich i radnych sejmikowych. Panie pośle? No, to są nazwiska dość naturalne, jeżeli chodzi o posłów, tak? Posłowie wszyscy będą startowali, jeżeli chodzi o kolejność. A będą jakieś niespodzianki? Jakiś zaciąg z kraju? Ja jestem zwolennikiem niezaskakiwania wyborców i w mojej ocenie te wrocławskie listy będą takimi listami dość naturalnymi dla wyborców. To są listy, które myślę, że zostały wypracowane przez 4 ostatnie lata pracy m.in. parlamentarzystów, ale też samorządowców. A co do kolejności, faktycznie jutro poznamy. No, przypomnę, że mamy sporo starostów, wicestarostów, radnych powiatowych, radnych wojewódzkich, radnych miejskich. Wszyscy oni z całą pewnością znajdą się na naszych listach i walczymy o 5 mandatów. Krzysztof Kolany na łamach portalu bankier.pl napisał takie oto słowa. Rząd szykuje nam istny festiwal wydatków na kredyt i planuje pożyczyć bezprecedensową górę pieniędzy na pokrycie nominalne rekordowego deficytu. Czy będziemy, panie pośle, wbijać zęby w ścianę? Zapytam wprost. Nie, ja przypomnę, że ten deficyt, który nawet jest prognozowany w przyszłym roku i nie wynika z jakiegoś widzimisię, tylko bezpośrednio z tego, co się dzieje za wschodnią granicą. To są środki, które w znacznej części idą na obronność. Dzisiaj mamy 1 września, no, data symboliczna i ważna w naszej historii. Wszyscy zdajemy sobie dziś w sposób wyjątkowy sprawę z tego, czym może skończyć się
brak siły militarnej i te wydatki, o których pan redaktor mówi, z tego wynikają. Chcemy mieć takie wojsko, które będzie armią, która potencjalnego agresora będzie odstraszała. To robimy wszystko, żeby czyli nie wydarzyło się to, co obronność, to było jest w 39. Znaczna część, ja gwarantuję panie redaktorze, że znaczna część tych wydatków, które powodują, że ten deficyt jest ciut większy niż w tamtym roku, wynika przede wszystkim z obronności. Ja jako członek Komisji Obrony Narodowej gwarantuję tutaj, że te środki będą wydatkowane na rzeczy najistotniejsze i najważniejsze, czyli na zabezpieczenie naszej suwerenności i niepodległości. Jeszcze raz powtórzę, pamiętając i będąc w dniu 1 września, musimy pamiętać, że akurat na tym oszczędzać nie wolno. To prawda, nasz reporter był dziś o 4:45, symboliczna godzina, wiadomo, pierwszy atak, pierwsze bomby spadły wtedy na Wieluń w naszym kraju. Był w terenie i relacjonujemy od rana te rocznice. A pan gdzie był dzisiaj o 4:45? Będę o 11 w Ołowie, tam są uroczystości wojewódzkie. Dzisiaj o 4:45 były uroczystości na Oporowie. Tak jest. To są te uroczystości, które jeszcze ja jako wojewoda rozpoczynałem. Pamiętamy, panie pośle, a dzisiaj gdzie pan był o tej porze? Szczerze. O tej porze przygotowywałem się do rozmowy z panem redaktorem, a o 11 będę w Ołowie. Dobrze, przepraszam, naprawdę przepraszam państwa. Donald Tusk mówi, że w przyszłorocznym budżecie nie będzie tarczy chroniącej przed inflacją i przywrócony zostanie VAT na żywność. Czy to prawda? Kto tak powiedział? Donald Tusk. Donald Tusk opowiada różne historie, mówił między ale innymi ale powiedział, o tym, że wie. Musi pan, że kłamie? Ja przypomnę, że również mówił, że nigdzie się nie wybiera i kilka miesięcy później pojechał do Brukseli, zostawiając Platformę Obywatelską w stanie pewnego rozkładu. Więc akurat jeżeli chodzi o słowa Donalda Tuska, że coś będzie, myślę, że... A będzie ta tarcza, czy nie? Tarcza, przepraszam? Tarcza chroniąca przed inflacją i kwestia VAT-u na żywność. Będzie przywrócony ten VAT, czy nie? Ona funkcjonuje. Ja przypomnę, że... Do końca roku, a w przyszłym roku? Ona funkcjonuje. W przyszłym roku mamy parlament nowy, który będzie tworzył nowe prawo. Pewnie będzie dużo zależało od tego, jak będzie wyglądała inflacja. W jakim stanie będziemy mieli gospodarkę. Ta inflacja na szczęście spada. Pewnie jeszcze nie tak, jakbyśmy chcieli, ale to już zbliża się do jednocyfrowej liczby. Myślę, że te decyzje będą zapadały. A pan jeżeli jaką będzie, by, jeżeli pan będzie jaką inflacja, decyzję podjął? W zależności od tego, jak będzie wyglądała inflacja. Jeżeli inflacja będzie... Dziś o niej rozmawiamy, o tych decyzjach? Przy inflacji na dzień dzisiejszy, na tym poziomie, te tarcze powinny zostać zachowane. Zobaczymy, co będzie się działo w przyszłości. Jeżeli inflacja będzie spadała, to pewnie decyzje będą podejmowane. Jeżeli inflacja będzie nadal taka, która będzie wymagała tych tarcz, to pewnie te tarcze zostaną zachowane. A jeżeli chodzi o VAT, ja przypomnę, że to Donald Tusk podnosił z 22 na 23 VAT, więc nie wiem, czy powinien wypowiadać się akurat w tej kwestii. Panie pośle, to jak jesteśmy jeszcze przy pieniądzach dzisiaj, oprócz tego, że oczywiście ważna rocznica, to też początek roku szkolnego. Sporo się mówi w ostatnich latach o nauczycielach i ich pensjach. Mnóstwo wakatów na Dolnym Śląsku, ale też w skali całego kraju. Ile nauczyciel powinien zarabiać? Nauczyciel oczywiście jest taką osobą, która powinna godnie zarabiać. Zależy nam na tym, żeby to były osoby godnie zarabiające, bo uczą nasze dzieci. To jest oczywiście rzecz niezwykle ważna, bo gwarantuje nam rozwój w przyszłości. Panie pośle, a jeżeli godnie, chodzi o godnie, czyli ile? Jeżeli chodzi o konkretne kwoty, panu redaktorowi nie odpowiem, bo każda tutaj moja wypowiedź będzie uznana, że albo za mało, albo za dużo. Ja myślę, że
to, co jest dziś. No, przypomnę, że w okresie Platformy Obywatelskiej i PSL-u w ogóle nie było żadnych podwyżek. Dzisiaj te podwyżki są, o tym mówił pan Przemysław Czarnek, minister edukacji, i wygląda to całkiem dobrze. Ja przypomnę, że również bardzo dużo inwestujemy w infrastrukturę. Już niejedną szkołę w tej kadencji uczestniczyłem w otwarciu niejednej szkoły nowej. No chociażby tutaj pod Sobótką buduje się piękna nowa szkoła, lada chwila będzie otwierana. A samorządy mówią i samorządowcy, że to oni budują te szkoły. No w części pewnie tak, w drugiej części to są środki, które są też również z dotacji. No przypomnę, że no, wczoraj czy przedwczoraj było otwierane przedszkole na przykład w Birutowie, gdzie około 7 milionów złotych na 17 to były pieniądze z dotacji rządowych. No, podobnie jest na przykład z budowaną szkołą w Rogowie Sobódzkim. No, tych inwestycji to współfinansowanych jest całkiem szkoły sporo. Powstają, aczkolwiek kwestia finansowania jest dyskusyjna. Wrócę do nauczycieli. Czy pan wie, ile zarabia nauczyciel początkujący brutto? No około 4,5 tysiąca. 3690. 4,5 tysiąca zarabia nauczyciel dyplomowany. W jaki sposób można zmotywować młodych ludzi po studiach, żeby oni w ogóle wybrali ten zawód, ale też jednocześnie, żeby przytrzymać tych, którzy już od wielu lat w tym zawodzie pracują, przy takich zarobkach? No, myślę, że jeszcze raz o tym powiem. Te zarobki systematycznie wzrastają. No, w okresie 8 lat, jeżeli się spojrzy między innymi na wykres, który został niedawno opublikowany przez Ministerstwo Edukacji, te wzrosty są dość znaczące. No, oczywiście one nie są satysfakcjonujące do końca nauczycieli. Ja podejrzewam, jestem wręcz pewien, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość po 15 października nadal będzie rządzić, to systematycznie te pensje dla nauczycieli będą wzrastały. Tylko wie pan, panie pośle, jaki jest problem? Problem jest taki, a może nie problem, zagadnienie, że wynagrodzenie minimalne w przyszłym roku prawdopodobnie, a nawet na pewno, przeskoczy zarobki nauczycieli. No, przeskoczyć nie może, bo minimalne ma to do siebie, że jest... Zrówna się. Chodzi mi o zrównanie płac. Ale, no, skrót myślowy. No, to nie jest tak naprawdę nic złego, że minimalna kwota wzrasta. No, oczywistą rzeczą jest, że również konsekwentnie w tym momencie powinna wzrastać kwota, jeżeli chodzi o nauczycieli. Ja przypomnę, jeżeli chodzi o budżetówkę, to w tym budżecie, który jest teraz prognozowany na przyszłe lata, to ten wzrost procentowy jest całkiem spory. No, takiego wzrostu, jeżeli chodzi o budżetówkę, nie było chyba nigdy. Więc przypomnę, że no, również prognozujemy na przyszłość ten wzrost. To jeszcze jeden wątek, panie pośle. Sejm powołał członków Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich w naszym kraju i jak informuje Rzeczpospolita, 4 z 9 członków tej państwowej komisji nie posiada dostępu do informacji ściśle tajnych, ABW ma tylko miesiąc na ich sprawdzenie. Czy to komplikuje sprawy? No nie wiem, to jest tak, że faktycznie na ostatnim posiedzeniu czwartkowym wybraliśmy członków komisji. Jeżeli chodzi o pracę tej komisji, te prace no, pewnie rozpoczną się dopiero za jakiś czas. Więc jest A wie czas, pan kiedy? Więc jest czas. No, po to powołaliśmy komisję. Ta komisja musi wybrać ze swojego grona przewodniczącego. Pewnie ten czas miesiąca czy dwóch to będzie ustalenie planu pracy tej komisji. Takich kwestii bardziej organizacyjnie. No, ja myślę, że jeżeli chodzi o takie kwestie związane z takim działaniem na zewnątrz, podejrzewam, że może się to dopiero wydarzyć gdzieś w październiku. Ale dokładnej daty nie podam. No, po to powoływaliśmy niezależną komisję, żeby ta komisja już sama decydowała o swoim kalendarzu pracy. I kto wygra wybory? No, Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ jesteśmy wiarygodni. Myślę, że każdy widzi przez te 8 lat, jak dużo dobrych rzeczy udało się zrobić. Poseł Paweł Hreniak był gościem piątkowej rozmowy dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pięknego dnia, pięknego weekendu. Dziękuję. Rozmowa dnia w Radiu Wrocław.